Cześć, witaj. Na tym live'ie poruszę bardzo istotny temat, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, ponieważ w 5 krokach pomogę Ci rozróżnić, czym się wyróżnia taka więź, która jest oparta na traumie, a więź, która jest oparta na miłości. Tak? Wiem, że wiele z Was interesował ten temat, a skoro ja robię wszystko, żeby nie otworzyć swojego nowego iPhone'a 14 chyba Pro, robię wszystko, żeby go nie otworzyć, dlatego robię dzisiaj drugiego live'a. Temat jest krótki, konkretny, postaram się go wyjaśnić. Tak, żeby nie było już nigdy żadnych wątpliwości na ten temat. Witajcie. Widzę, że jesteście zwarci i gotowi tam po drugiej stronie. Dobrze, dobrze. Ludzie dobierają się albo dlatego, że kochają siebie tak bardzo, że z tego overflow im się trochę przelewa. I potem partner, no bo we dwójkę jest ciekawiej, bo można się miłością wymieniać, bo można się dzielić doświadczeniami, można razem wzrastać, tak? Można kosztować polaryzacji, boskiej unii, tak? To jest jeden powód, dla którego się łączą ludzie. Drugi powód jest troszkę mniej świadomy i nie wynika z overflow, tylko wynika z traumy. Czyli na przykład ktoś nie potrafi być sam, nie ma na siebie planu i tak po prostu wpada w jeden związek, w drugi związek, w trzeci związek. Te związki, które są oparte na traumie, one są bardzo często idealizowane. Szczerze to słyszałam i znam osobiście jeden przypadek, że ludzie się przyciągnęli do siebie właśnie na podstawie traumy i później wyszli na prostą, ale wyszli dopiero po ponad 20 latach. I byli te 20 lat ze sobą, bo nie mieli, no bo trauma bondage, no to ci się wydaje, że nie masz alternatywy. Jest takich 5 podstawowych wskaźników, dzięki którym możesz rozpoznać, czy to trauma, czy to miłość. Później oczywiście wyjaśnię bardziej szczegółowo to, że no jak człowiek jest straumatyzowany, no to nic dobrego nie zbuduje. Okej, czasami się zdarza, że już jesteśmy w relacji i nagle się budzimy i uświadamiamy sobie, jaki jest stan rzeczy, no to wtedy nam zostaje tylko radykalna praca nad sobą, prawda? No. Dobra. Pierwszy punkt. Jak rozróżnić? Czy to trauma, czy to miłość? Dodam jeszcze, że jak jest trauma, tak? Trauma, co to jest trauma? To jest uwięziona, nieprzeżyta, stagnacyjna, uwięziona energia w nas, tak? Niewyrażone emocje. Na przykład. Byłaś mała, nie było taty, wolał alkohol albo jakieś inne rzeczy. I jako malutka osobka nie mogłaś sobie tego wytłumaczyć, ani tego przeżyć, ani tego wyjaśnić nikomu. To poczucie tej samotności w dzieciństwie, ono jest tak okrutne, że w dzieciństwie dziecko się musi odciąć. Dziecko nie czuje. Dlatego później te dzieci, młode, nad młodzież, pali, bo jak się przynajmniej walnie w płuco, to się coś tam poczuje trochę od środka, pije, ćpa,
uprawia się stosunki płciowe z różnymi ilościami ludzi innych i się nic nie czuje. Tak działa trauma. I później, jak spotkasz ten swój trigger, odpowiednik swojej traumy, czyli też takiego nieowocnego faceta, który lubi sobie wypukać szyję od środka, to nieziemskie jest przyciąganie, ale to przyciąganie jest nieziemskie. Ono jest nieziemskie, okej? Okay? Nic bardziej się wtedy nie liczy niż ten alkoholik. Pierwszy sposób, jak to rozpoznać, to te relacje z traumy. Zróbcie sobie notatki. To będzie krótki i konkretny live. Dam wam czas na zebranie kartki i długopisu. Te relacje z traumy, one się zawsze zaczynają tak samo. One się zaczynają z taką instant attraction. Jak zupka chińska. Od razu. Instant. Jest przyciąganie. I ta chemia, to ta chęć, to myślenie, to te motylki w brzuchu, to nie da się tego zatrzymać. Okej? Okay? To właśnie wtedy takie jak głupie się tak Jezu, kocham się, no. I po prostu tylko to się liczy. This is trauma. Sorry, Winnetu. Problem jest jeszcze inny w tym świecie. Że te wszystkie kobiety, które mają te programy na tą romantyczną miłość i na ten ołtarz i na ten żyli długo i szczęśliwie, no to zgodnie z tym programem, no te motylki w brzuchu i to takie nieziemskie przyciąganie, któremu nie da się oprzeć, no to razem idzie w parze, tak? No to się wydaje, no to. Natomiast taka partia na całe życie, taka miłość, która, taki partner, z którym można byłoby kultywować miłość, z którym można byłoby budować na lata, 10, 20, 30, z którym by można było się zestarzyć, z którym by można było faktycznie dzielić te, żeby to było wszystko takie, Taka znajomość zaczyna się od atrakcji. On mi się podoba, no. Duży jest, przystojny, okej. Okay. Ale tam jest taka ciekawość, takie nie jak jebnięta, tylko takie okej, okay, I like it. I tam jest taka ciekawość, która się cały czas buduje. Pierwszy miesiąc, pierwsze trzy randki, tam nie ma takiego muszę, bo się uduszę, pierdolca. Tam jest taka ciekawość, takie nawet później już, tak? Po innych, po miesiącach, po latach nawet. Tam jest zawsze taka ciekawość, tak? Bo jak jest prawdziwa miłość, to jest ciekawość. Kocham Cię i myślę sobie, ciekawe jak to będzie, za jakiś czas. Ciekawe jak to będzie, jak przeprowadzimy się do innego kraju. Ciekawe jak to będzie, kiedy kupimy ten dom. Toksyczna miłość to jest raczej on mnie zdradzi, on to znowu to robił. 24 razy spóźnił się 3 godziny na nasze spotkanie. Próbowałam mu to wytłumaczyć żeńskiej energii, ale już nie mogę, ręce mi obkrają. Widzicie różnicę? Drugi punkt. Jak rozpoznać miłość od
więzi traumatycznej. Jak jest trauma, to na początku jest wysoce fizyczne. Ta więź jest, to połączenie jest oparte na fizyczności i na seksualności. Tak? On będzie ci mówił, o, ale masz piersi, muszę ich dotykać, muszę ich dotykać. A ty będziesz sobie myślała, o Boże, on kocha moje piersi. Tak? On będzie mówił, ale masz... Jakbym miała jakiegoś montażystę, to byśmy tutaj zrobili pip, ale nie mam. Więc on ci mówi wtedy, o, uwielbiam twoje ciało, muszę go dotykać, a ty się tak cieszysz i sobie myślisz, Boże, on kocha moje ciało, on kocha moje piersi, on na pewno mnie kocha, nie? I później piszesz komentarze na YouTubie, że to jest miłe, że wy znaleźliście sobie miłość po 2 miesiącach. To jest trauma. Z mężczyzną, z którym jest szansa, perspektywa, żeby to było długo i szczęśliwie, i trwale, i dojrzale, i na dobre, i na złe, to połączenie jest fizyczne, jest seksualne oczywiście, zwłaszcza na początku, natomiast jest również emocjonalne i intelektualne. Co to jest to połączenie emocjonalne? To znaczy, że jak możecie porozmawiać ze sobą o swoich emocjach, że możesz się pokazać w różnych emocjach, że jak ci nawet się coś emocjonalnego odpali, ale później się ogarniesz i przeprosisz albo wytłumaczysz, to wszystko zostanie przyjęte, bo to jest połączenie emocjonalne, okej. Okay. A ten traumatyczny przypadek raczej będzie cię karał, znaczy raczej, na pewno będzie cię karał i będzie ci mówił, że jesteś jakaś psychiczna. I jesteś jakaś... Masz kuku na muniu i się w ogóle ogarnij. Jeszcze raz i cię zostawię, okej? Co będzie produkowało w tobie jeszcze więcej emocji? Także ta trauma to jest tylko cielesne i tylko seksualne. I tam nie ma wspólnego języka, tam nie ma wspólnych wartości, tam nie ma takiego połączenia, o Boże, ja rozumiem, nie ma wspólnego patrzenia na świat, nie ma przede wszystkim tych samych wartości i takiej ciekawości. Słuchaniu się w sobie, tak? Albo bycia w różnych takich emocjach. Ja pamiętam, jak byliśmy w Pradze z Mistrzem Świata i nie pamiętam, co robiliśmy. Coś robiliśmy i była taka sytuacja, że ja miałam jego telefon w ręce albo nasze 2 telefony. Gdzieś poszliśmy do kantoru. I później poszliśmy z powrotem, chyba z 10 minut do restauracji. I patrzymy, on nie ma telefonu. No a to ja go miałam ostatni raz, nie? I obydwoje jakby zorientowani na rozwiązanie, zaczęliśmy 10 minut, gdzie to w ogóle my byliśmy w galerii. I to nigdzie ani nie siadaliśmy, ani w torebce, ani ciuchów, bo to lato. Ja nie mogłam sobie wyobrazić, gdzie miałby być ten telefon, kto nam go wyjął, jak to się stało. I nam się emocje zmieniły na takie adrenalinowe, ale wciąż jakby on się na mnie nie złościł, że to ja może zgubiłam ten telefon czy coś. Gdzie tam w ogóle jego cała praca, całe życie w tym telefonie. Więc my jakby tacy połączeni w tym emocjonalnym, w tej adrenalinie, skupieni na celu, od razu tam szliśmy i to w ogóle było tak fajnie. Ja czułam jego stres, że on chciał być cool. Ja to w ogóle zawsze z takimi rzeczami, no problem. Ja wiem, że będzie dobrze. Ja to wiem. Wczoraj też. Patrzę, nie mam karty od bankomatu. Cholera.
Ale wyjamajowałam i okazało się, że zostawiłam przedwczoraj w sklepie. I ją mieli tam. Nieważne. W każdym razie wracamy do tej galerii, idziemy tak szybko, 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 szybko. Wchodzimy, w ogóle nie rozmawiamy, nie? Tylko ta energia, adrenalina, ta emocja. Idziemy tymi ulicami, przechodzimy i w ogóle. No i ja wchodzę do tej galerii, idę, no i tam gdzie byłam ostatni raz koło tego kantora, to było chyba z pół godziny później już, czy z 20 minut. I tam leży ten wielki telefon. Go podałam. No i potem dopiero jak ta adrenalina spadła, no, nic by się nie stało, to tylko telefon i tak dalej. Dobra. No wiadomo, to by było dużo nieprzyjemności. Więc w relacji z traumą jest tak, że tam będziesz karana za emocje. Tam będziesz się czuła sama w swoich emocjach. Tam nie będziesz mogła porozmawiać o swoich emocjach. Tam nie będzie też jakiejś intelektualnej rozrywki i połączenia. No i zazwyczaj jak to z trauma bondage bywa, po miesiącu, dwóch czy pół roku, koniec, bo tam już nie ma nic. I mówicie później, że było tak pięknie, że było tak cudownie na początku, że no, że się w sobie tak zakochaliście i że to było to. Trzeci. Wskaźnik, jak to rozpoznać. Te relacje, gdzie połączyła nas trauma, to one są takie. On, off. On, off. On, off. Ja znam kobiety, które są, były w takich relacjach po 8, 10, 15 lat. Okej? Toksyny nie jest łatwo wyjąć z organizmu. Natomiast relacja, która ma potencjał, która jest zdrowa, która jest bezpieczna, to jest taka relacja, która jest bardzo stabilna i tą relację da się przewidzieć. Okej? Okej. Jest oparta na takim odwzajemnionym zaufaniu. Ufam Ci, że mnie wybrałeś, ja ufam Tobie, że Ty mnie wybrałeś, tak? Za rok zamieszkamy, za 2 lata się pobierzemy, za 4 lata zrobimy sobie dziecko, w tym czasie będziemy pracować nad tym i nad tym. Jesteśmy w stanie to przewidzieć, bo sobie ufamy, jest stabilnie, jest bezpiecznie, ale nie ma pierdolnięcia. Okej? Czwarty wskaźnik, jak to rozpoznać? Mój ulubiony. To jest w takich relacjach, gdzie jest to trauma, ważne rozmowy, na przykład o pierścionku, albo o seksie, albo o małżeństwie, albo o pieniądzach, albo o inwestycjach. Są raczej unikane. O co Ci chodzi? Nie za szybko, let's go with the flow. Po co teraz? Nie za wcześnie. Musimy być jeszcze 10 lat razem, ja się muszę zastanowić, czy ja chcę Cię poślubić. Te ważne tematy, one są omijane. Wręcz jest takie, Ty się boisz o tym rozmawiać, on unika. Raczej czujecie to miłość, kiedy jest to on, off i to szaleństwo. Jeżeli jest relacja zdrowa i ma potencjał na całe życie, to te ważne rozmowy są priorytetem. Bo zdrowi ludzie, którzy sobie ufają, sobie w pierwszej kolejności i później dopiero sobie, nawzajem, nie będą się w nic spakować, nie będą się w nic wciskać, w żadne układy, w żadne situationship, nie będą brali jakichś bezdomnych do siebie pod dach,
bez tych najważniejszych rozmów. Jak nie wiem, gdzie ona jest, ale kiedyś to była taka dziewczyna, co przygarnęła bezdomnego i bez pracy pod dach. Nie wolno. Piąty wskaźnik, ostatni, to jest ta relacja, ona tak w ciele ją odczuwasz, jakby to było uzależnienie, jakbyś nie miała w ogóle możliwości, ani mocy, żeby się z tego wydostać. Mam taką podopieczną. Już jest tak tam po prostu zaogniona sytuacja. Tam, jak sobie wyobrażacie szachy, tam już nie ma żadnego pola do ruszenia. Nie da się już zrobić żadnego kroku. Jest praktycznie szachmat. Ale ona się nie rusza. Ona nie jest w stanie się ruszyć. Znaczy, przynajmniej nie była do ostatniej sesji. Mam nadzieję, że już teraz to się zmieni. Nie jest w stanie. Jest bez mocy. Nie może. Tak działa trauma. Okej? Okay? Takie są te relacje. No i niestety, choćbym nie chciała już, ale no, ten przykład jest najlepszy, cudowny. Przykład Posejdona. Pamiętam, Posejdon kiedyś mi powiedział coś takiego, co oczywiście nie odebrałam tego w żaden sposób jako komplement od niego, ale nieważne. Powiedział do mnie kiedyś, że ja to jestem taką kobietą, że gdyby mnie wpuścić do dżungli, to ja bym wyszła z 4 tygrysami na plecach. A jego dziewczyna, gdzie wiszą na sobie od 7 lat i też tam nie można zrobić żadnego ruchu, nie można ani się wydostać, ale poślubić też nie chce. Mówi, że ona by sobie nie poradziła. Więc u nich jest to takie, ani poślubić, no bo gdzieś ta świadomość jest, gdzieś te potrzeby są ważne jednak, ale też zostawić nie mogę, bo się czuję bardzo odpowiedzialny. Tak? I mamy archetyp, daddy issue, taka sytuacja. Więc te relacje z traumą, one odbierają moc, nie można się ruszyć, musicie sobie wyobrazić, szachownicy, nie da się ruszyć, nie możesz dostać tego, czego chcesz od tej osoby, ale nie możesz też się ruszyć, nie możesz jej zostawić. A ostatnia taka relacja trwała, gdzie ta miłość może przepływać między dwojgiem i się rozwijać. Co ja to sobie napisałam? To ta relacja czuje się jak taki, odczuwa się i tak się o niej mówi, i tak się na nią patrzy, i tak się o niej myśli, i tak się o niej, tak się ją rozważa, jako taki przywilej. To jest moja żona. A to jest mój mąż. Ufam mu, mąż kulkę by wziął, tak jakby ktoś strzelał w żonę, on by stanął przed nią. Dumny. To byłby dla niego honor. Ona też by go nie zostawiła, ani by go nie dręczyła w różnych fazach życia. I ta miłość u nich to jest wybór. Ja każdego dnia wybieram cię kochać. Mimo tego, że nie ma pierdolnięcia. Okej? Także tak pokrótce różnica między trauma, bondage and
a związkiem, który ma potencjał, żeby naprawdę żyć długo i szczęśliwie. Od razu powiem. Wszystkie kobietki, które są nieszczęśliwe i odmawiają sobie odnalezienia siebie, tego singielskiego życia, celibatu, pracy nad sobą i bardzo się spieszą, żeby mieć jakiegoś osobnika, uwagę dostawać albo inne rzeczy, nie będzie nic z tego. Nie będzie. Znaczy może być relacja ciężka, wysysająca życie, z której nie da się wyjść. Dwie mam takie drogi, żeby nad sobą pracować i żeby to rozwiązać. Tak zawsze pracowałam z moimi klientami prywatnymi. Mówię pracowałam, bo zostało ostatnie miejsce na współpracę w tym roku, w tej cenie i już nie będzie od przyszłego roku. Zawsze jak zaczynaliśmy współpracę, to ja mówiłam, lecimy na dwa baty. Jeden to jest, ustalamy czego chcesz i tutaj jedziemy standardy, granice do przodu, a w międzyczasie jak się wyskoczy nam trauma i wyskoczy nam jakieś przekonanie i wyskoczy nam jakiś program, to musimy mu się przyjrzeć i go przeżyć jeszcze raz i uwolnić. Nie da się czegoś zmienić bez konkretnego nazwania tego. Także ja już downloaduję na nasz kolejny projekt po aktualizacji Kobiety w Mocy. Przygotuję taki właśnie na dwa baty taki program. Jeden to będzie, żeby ruszyć ze skrzyżowania, żeby przerwać ten kołowrotek, żeby przerwać program, czyli będziemy dokładnie nazywali to, co Cię sabotuje, to, co Cię hamuje, to, co czujesz, że byś chciała, ale nie możesz, może to jest jakiś nałóg, może to jest jakaś relacja. I tym się zajmiemy ze strony takiej no nie będę teraz spamować, to tak, jeżeli chodzi o traumę, zlokalizujemy ją, przekonwertujemy ją, będziemy różne prace robić z podświadomością. A druga część tego programu będzie polegała na ćwiczeniach stricte, że jak ta trauma pieprznie i się pojawi, to żeby po prostu sobie psychosomatycznie pomóc. Żeby ją z ciała wyprowadzić za pomocą pracy z ciałem, z oddechem. Także będzie z każdej strony. Chcę Wam to dać, żeby już nie było wymówki, że to trauma. Żebyśmy mogli sobie później spokojnie robić level up, pieniądze i żeby wszyscy byli zadowoleni. No, a jeżeli chodzi jeszcze o, jak oni się nazywają, niedostępnych mężczyzn i samotność i łaknienie miłości, to w tym miejscu chcę Cię serdecznie zaprosić do Alchemii Miłości. Teoretycznie trwa promocja jeszcze do końca tego miesiąca, natomiast zostały 3 miejsca na Alchemię Miłości. 299 euro. Zamiast 444. Poczytaj sobie w zakładkach na Instagramie, co przeżywają inne kobiety, bo jeżeli możesz zmienić swój świat zewnętrzny i to, jak go odbierasz od wewnątrz, dzięki po prostu zadedykowaniu się sobie,
To cóż, to jaka jest wymówka? Trauma. Dobra. Coś tam macie dla mnie? Napisaliście coś? Czy słuchacie uważnie? No ja dzisiaj drugi raz robię live'a, no bo robię wszystko, żeby tylko nie otworzyć iPhone'a. Bo wiem, że nie świecę przykładem. Natomiast... tydzień leży i się na mnie patrzy. Ale wyjęłam go wczoraj z pudełka, dałam go do ładowania, ale jeszcze go nie otwierałam. Coś czuję, czuję opór. Masz dzisiaj wyjątkową energię, dość zabawną, lekką, I like it. Ale żeby było śmiesznie, to wam coś powiem. Wiem, że mam taką energię, ale nie wiem skąd, bo nie spałam dzisiaj praktycznie całą noc. No chyba spałam od 5 do 6.30 albo 7, 2 godziny. To raz. Dwa. O 9 miałam sesję. 3. Nikomu nie mówiłam, ale mam olbrzymią kontuzję pleców, dlatego robię live na stojąco, bo siedziałam przez ostatnie 2 miesiące i pracowałam przy komputerze i po prostu moje plecy powiedziały dość tego. I jest bardzo, 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 bardzo... Ja nie umiem narzekać, więc nie wiem, jakie określenie znaleźć. Wszystko jest bardzo spięte i ściągnięte i boli. Także sami widzicie, że jak jest tożsamość i flow i misja i overflow, to nawet cielesność, nawet choroby, nawet nie wiem, rwy kulszowe i, i brak snu nie powstrzyma. Chociaż ta nowa, jak oni się nazywają? Generacja? Nowa generacja? Oni są bardzo wrażliwi. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć? No tak, to by tłumaczyło tych wszystkich ludzi niepełnosprawnych, którzy osiągają wielkie rzeczy na olimpiadach, wspinają się gdzieś na K2 i tworzą jeszcze przy okazji piękne relacje, małżeństwa. Dobrze, to co? Miłej niedzielki, a ja muszę sobie znaleźć coś do roboty. Chyba pójdę na spacer. Wszystko, żeby tylko nie otwierać tego iPhone'a. Coś mam jeszcze chciałam powiedzieć? Nic już więcej. Pa!